Dzisiaj Ci powiem, jak możesz wyłączyć funkcję blokady panelu sterującego w pralce Beko Besto. Więc jak widzisz, mamy tutaj ikonkę kłódki, panel jest zablokowany i nie możemy nim zarządzać. Jeżeli chcesz tę blokadę wyłączyć, wystarczy, że wyłączysz i włączysz swoją pralkę lub przytrzymasz przycisk temperatury przez 3 sekundy. Jak widzisz, panel jest aktualnie odblokowany i znowu możemy zarządzać jego funkcjami. To tyle, dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że pomogłem, cześć!